Trzecia godzina na krzyżu. Śmierć Jezusa. Jezus do Luizy. Pragnę. Jest to pragnienie, jakie wykrzyknąłem na krzyżu. A ponieważ nie mogłem go wtedy w pełni zaspokoić, cieszę się, że mogę je teraz zaspokajać w duszach moich bliskich, którzy cierpią. Tak więc, cierpiąc, przynosisz ukojenie mojemu pragnieniu. Jeśli konanie w Ogrójcu było przeznaczone w szczególny sposób dla umierających, konanie na krzyżu było jakby pomocą w ostatnim momencie życia, właśnie przy ostatnim tchnieniu. Oba są konaniem, ale jedno różni się od drugiego. Konanie w Ogrójcu było pełne smutku, lęków, niepokoju i strachu. Konanie na krzyżu zaś było pełne pokoju i niezachwianego spokoju. A jeśli zawołałem, ja pragnę, było to nienasycone pragnienie, by wszyscy mogli wyzionąć ducha w moim ostatnim tchnieniu. A widząc, że wielu uciekło z mojego ostatniego tchnienia, z bólu zawołałem Sitio, ja pragnę. I to Sitio nadal wołam do wszystkich i do każdego, jak dzwonek u drzwi każdego serca. Pragnę Ciebie, o duszo, ach nie wychodź ze mnie, ale wejdź we mnie i konaj wraz ze mną. Tak więc 6 godzin swojej męki ofiarowałem ludziom, aby mogli dobrze umrzeć. 3 godziny w Ogrójcu były pomocą w konaniu, a 3 godziny na krzyżu pomocą przy ostatnim tchnieniu w momencie śmierci. Po tym wszystkim, kto mógłby nie spoglądać na śmierć z uśmiechem, znacznie bardziej ci, którzy mnie kochają i którzy pragną siebie poświęcić na moim własnym krzyżu. Jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż prosty, drewniany, a jakże wielki. W jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje ciało i 5 stróżek krwi błogosławi ziemię. Naucz mnie umierać. Duchu przyjdź, Duchu przyjdź, o Duchu Święty przyjdź. Duchu przyjdź, Duchu przyjdź, o Duchu Święty. Pewnego dnia objęły mnie ramiona krzyża, przytuliły mnie mocno do Twojego serca i ujrzałem w każdym upadku moim
miłosierdzia, a w każdym powstaniu zwycięstwo nadziei, że jedna kropla krwi Twojej. Spadając na mą pustynię, zrodzi szaleństwo zielonej miłości. Spadając na mą pustynię, zrodzi szaleństwo zielonej miłości. Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają. Prosty, drewniany, a jakże wielki. Czy widzisz, jak piękna jest śmierć? Czy widzisz, jak się zmienia postać rzeczy? W życiu byłem pogardzany. Nawet same cuda nie spowodowały skutków takich, jak moja śmierć. Nawet na krzyżu były zniewagi. Ale jak tylko wyzionąłem ducha, śmierć miała siłę, by zmienić postać rzeczy. Wszyscy się bili w piersi, uznając mnie za prawdziwego Syna Bożego. Moi uczniowie nabrali odwagi i nawet ci w ukryciu stali się odważni. Poprosili o moje ciało i udzielili mi zaszczytnego pochówku. Niebo i ziemia pełnym głosem uznały mnie za Syna Bożego. Śmierć jest czymś wielkim i wzniosłym. I tak się przytrafia również i moim własnym dzieciom. W życiu są wzgardzani i gnębieni. Nawet cnoty moich dzieci pozostają na wpół zakryte. Cnoty te jak światło powinny prowadzić tych, którzy je otaczają. Ich heroizm w cierpieniu, ich umartwianie się i gorliwość o duszę przynoszą światło i budzą wątpliwość w ich otoczeniu. Ja sam dopuszczam te zasłony, aby chronić lepiej cnotę swoich drogich dzieci. Ale jak tylko umierają, usuwam te zasłony, ponieważ nie są już potrzebne. Wątpliwość staje się pewnością. Światło staje się jasne i sprawia, że ich heroizm zostaje doceniony. Wszystko zostaje docenione, nawet najmniejsze rzeczy. Śmierć nadrabia więc za to, co nie mogło być dokonane w życiu. I tak przytrafia się tutaj. A to, co tam się przytrafia, jest również zaskakujące i godne pozazdroszczenia przez wszystkich śmiertelników.
Panie Jezu Chryste, konający na drzewie krzyża, przygarnij do serca swego wszystkich tych, którzy konają w tej chwili. Tych, których znamy, tych, o których nikt nie pamięta, tych, którzy umierają w samotności, szczególnie, Panie, bądź przy tych wszystkich, którzy są niepojednani z Tobą i z ludźmi. Wzbudź w ich sercach taki żal za grzechy i świętą skruchę, aby ich dusze zapłakane z żalu i skruchy zawołały: Jezu, wspomnij na mnie, weź mnie do swego królestwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu konający, zmiłuj się nad naszymi konającymi braćmi i siostrami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za konającymi naszymi braćmi i siostrami. Amen.